Prowadzę Was dzisiaj po dawnym Toruniu, mieście, w którym przez wiele lat zgodnie żyło wiele narodowości. Opowiem Wam trochę o toruńskich Żydach, mieszkańcach naszego miasta, którzy doskonale byli zasymilowani. Pierwsza wzmianka o Izraelitach pochodzi z 1798 roku i od tego roku oficjalnie Żydzi byli mieszkańcami Torunia. Miejscowi Żydzi nie znali praktycznie jidysz. Ten język przyszedł do nas na początku XX wieku, w latach 20., gdy zaczęła do nas napływać ludność z dawnej Kongresówki i z Galicji. Pokażę Wam tylko kilka miejsc ważnych dla mniejszości żydowskiej w naszym mieście. Zaledwie kilka, bo jest ich o wiele więcej. Myślę, że warto się z nimi zapoznać. Naszą wycieczkę rozpoczynamy od szerokiej 46. Tutaj w tym domu mieszkał toruński rabin, czyli mój mistrz Cvi Hirsch Kalischer. W latach 1824-1874 był toruńskim rabinem. Był również prekursorem ruchu syjonistycznego, czyli takiego, który mówił o odbudowaniu państwa Izrael na terenie starożytnym. W tym domu mieszkał właśnie prekursor i dzięki niemu Toruń istnieje we wszystkich izraelskich podręcznikach. W Izraelu istnieje również kibuc nazwany na cześć rabina, Tirat Cevi. Warto powiedzieć o tym, czym są kibuce. To są spółdzielnie rolnicze, w którym każdy ma prawo decydować, bardzo demokratyczne. Nie ma tego w Europie, istnieje tylko w Izraelu. Kolejnym ważnym miejscem jest budynek przy ulicy Szerokiej 39. To tutaj swoje imperium handlowe tworzył Moritz Simon Leiser. Jako pierwszy połączył kilka domów handlowych w jeden. Jego Kaufhaus bardzo prężnie wtedy się rozwijał. Przy Chełmińskiej 6-8 znajdowała się od 1848 roku do przedwojnia toruńska fabryka wódek i likierów braci Georga i Natana Hirschfeldów. Fabryka wódek i likierów, późniejszy Polmos. Specjalnością tej fabryki była gorzka pomarańczówka i toruńskie krople życia. W tym miejscu znajdował się również sklep detaliczny i hurtownia. Na żydowskiej mapie Torunia nie można pominąć tego adresu. Ulica Rynek Staromiejski 21, czyli były hotel Trzy Korony. Hotel powstał w 1832 roku, a w latach 1902-1908 właścicielem był Hermann Friedlander z żoną Miną Blum. Rodzina Friedlanderów w Toruniu ma bardzo stare korzenie. Jej członkowie żyją w Stanach Zjednoczonych do dziś. Pomnik Flisaka, jeden z symboli Torunia, jego projektantem jest urodzony w Toruniu Georg Wolf. Pomnik powstał ze zbiórek publicznych, został utworzony 28 czerwca 1914 roku. Siostra Georga, Julia, wyjechała po odzyskaniu przez Polskę niepodległości do Berlina, gdzie wyjechało bardzo dużo toruńskich Żydów. Tam związała się z bohemą artystyczną, była malarką, rysowała grafiki, tworzyła również pocztówki. Przybrała pseudonim Wolf Torn, tylko po to, żeby podkreślić swoje pochodzenie. Julia została zamordowana w niemieckim obozie zagłady w Terezinie na terenie Czech. Muzeum Okręgowe. Warto wspomnieć, że w jego zbiorach znajdują się cenne obrazy Aleksandra Lessera i Henryka Gottlieba, wybitnych żydowskich malarzy. Znajdują się tu także cenne numizmaty, zastępcze monety gminy żydowskiej z XIX wieku. Szeroka 18. W tym miejscu w 1921 roku powstała filia poznańskiej fabryki przetwory owocowe wina i wódki. Właścicielem był Hartwig Kantorowicz. On w tym miejscu również otworzył
restaurację, w której spotykał się cały Toruń pod nazwą Śniadalnia Kantorowicza. Szeroka 24 to adres firmy Sultan i Spółka. Powstała ona w 1858 roku. Była to fabryka likierów, gorzelnia koniaków. Firma ta posiadała bocznicę kolejową pod Dębową Górą, a jej produkty były znane nawet na antypodach. Kolejny symbol miasta, apteka radziecka, założona w 1623 roku. Właścicielami kolejno był Nathan, dr Auerbach i dr Hermann Wolpe. Dr Hermann Wolpe był zasłużonym mieszkańcem naszego miasta, był radnym miejskim, a także członkiem zarządu gminy żydowskiej wyznaniowej. Herb, który do 1970 roku wisiał nad apteką, został przekazany do Muzeum Okręgowego i w tej chwili jest w jego zbiorach. Byłbym zapomniał radziecka, bo budynek należał do Rady Miejskiej w Toruniu. Łazienna 10x14 lub ciasnej to dla wyznawców judaizmu w ówczesnych czasach bardzo ważny adres. Łaźnia rytualna zbudowana przez żydowskiego przedsiębiorcę w XIX wieku. Co piątek mieszkańcy mojżeszowego wyznania przychodzili tutaj, aby się wykąpać. Z biegiem czasu łaźnie zaczęły otwierać się na mieszkańców nieżydowskich, na mieszkańców Torunia. Łaźnie Lewina zapraszały wszystkich na kąpiele w wannach rzymskich, prysznikowych, a medykamenty właściciel sprowadzał koleją z samego Inowrocławia. Przed Zamcze 8 mieścił się tu szpital miejski. Chyba każdy mieszkaniec naszego miasta zna ten budynek. Pracował w nim w 1897 roku dr Johann Wenscher, pionier w dziedzinie transplantologii skóry. Dzięki jego staraniom zakupiono pierwszy aparat rentgenowski w naszym mieście. Wiele kamienic i budynków należało kiedyś do Żydów, między innymi ten przy rynku nowomiejskim 11. Należał on do rodziny Kalickich, która była spokrewiona z rabinem Kaliszerem. W budynku tym między innymi mieszkanie wynajmował Ignacy Bejm, który był prezesem Związku Żydów Uczestników Walk o Niepodległość. Izraelici w naszym mieście prowadzili swoje interesy, mieli wiele sklepów przy ulicy Żeglarskiej, przy ulicy Kopernika, między innymi też tutaj przy rynku nowomiejskim 15. Do 1936 roku mieścił się toruński dom konfekcyjny, tak zwany TDK. Ważne miejsce nie tylko dla żydowskich mieszkańców naszego miasta, ale dla nas wszystkich. Tak zwana komendatura twierdzy Toruń. W tym miejscu znajduje się w formie witrażu jedyna zachowana gwiazda Dawida w naszym mieście. Prosta 10 to szczególny adres dla mniejszości żydowskiej w Toruniu, bo to tutaj od 1822 roku mieściła się pierwsza siedziba gminy żydowskiej, a mieściła się w pomieszczeniu wynajętym od cieśli Gottlieba Karo. Pomieszczenia przy Prostej 10 okazały się po jakimś czasie już za małe dla gminy żydowskiej, dlatego przenieśli się tutaj na Wysoką 16 i tutaj miała miejsce do 1847 roku bożnica. Na jej miejscu powstał później budynek Toruńskiego Towarzystwa Naukowego. W tej chwili znajdujemy się w miejscu, w którym toruńscy Żydzi od 1847 roku zakotwiczyli na dobre do II wojny światowej. Znajdowała się tutaj synagoga, która stała bardziej w głębi tej parceli, częściowo też na ulicy Podmurnej, gdzie za chwilę pójdziemy. 3 września 1847 roku miało miejsce uroczyste, bardzo huczne otwarcie synagogi, w którym wziął udział berliński rabin i poeta Michael Sachs.
Otwarcie synagogi rozpoczęło się wielkim przemarszem Żydów i chrześcijan wspólnym z Wysokiej 16 tutaj do Nowej Synagogi. Był to dla wszystkich symbol pojednania i jedności mieszkańców naszego miasta. Synagoga ta, jak wspomniałem, stała w głębi parceli. Mieściła się tutaj również gmina żydowska, wszelkie budynki, szkoła, wszystko co było związane z tutejszymi Żydami. Synagoga stała do 1939 roku, została zburzona przez hitlerowców, a gruz stąd został wywieziony na Rudak i na Stawki. Podwórna 65 do 67 to w głębi tej parceli właśnie stała toruńska synagoga. Mieściły się też budynki toruńskiej gminy wyznaniowej. W 1885 roku miała to również siedzibę ubojnia rytualna. Dzięki temu, że przez ulicę płynie struga toruńska, w naturalny sposób została ona wykorzystana. Swoją siedzibę mieli również tutaj rzezacy, czyli osoby trudniące się rytualnym obrzezaniem. W okresie międzywojennym byli to bracia Moszkiewiczowie. Podmurna 52 to w tym miejscu mieściło się atelier fotograficzne rodziny Jacobi. Samuel Jacobi przywiózł do Torunia pierwszy aparat fotograficzny, tak zwany daguerotyp. Otrzymał go w Paryżu od jego pierwszego konstruktora i wynalazcy. Syn Samuela, Aleksander Jacobi, odziedziczył zakłady fotograficzne od swojego ojca. Mieściły się one m.in. na Podgórzu przy ulicy Parkowej 10, w Inowrocławiu, w Chełmie, a także później w Berlinie, gdzie rodzina Jacobi wyemigrowała. Wnuczka Aleksandra Jacobi, Lotte, zrobiła międzynarodową karierę m.in. w Stanach Zjednoczonych. Robiła niesamowite portrety, robiła te portrety m.in. Tomaszowi Mannowi, Chagallowi, Einsteinowi czy żonie Roosevelta. Bejt Kwarot, Dom Grobów, to uświęcony teren przypisany na wieczność umarłym. Jesteśmy na cmentarzu żydowskim przy ulicy Pułaskiego w Toruniu, ostatnim miejscu naszej wycieczki. Za chwilę Wam trochę o tym opowiem. Na cmentarzu żydowskim w Toruniu przy ulicy Pułaskiego na Jakubskim Przedmieściu było pochowanych wielu zacnych mieszkańców naszego miasta. Byli tu pochowani m.in. bankierzy, był pochowany najbogatszy człowiek Torunia, Dawid Kaufmann, który został uznany za takowego w 1851 roku. Pochowana jest tu większość rodziny rabina Kaliszera. No i co najważniejsze, pochowany tu był również rabin Zvi Kaliszer. Zaraz przejdziemy do miejsca, w którym prawdopodobnie stał jego nagrobek. Cmentarz żydowski przy ulicy Pułaskiego został zlikwidowany 16 marca 1972 roku. Po 30 latach doczekał się on oznaczenia i renowacji murów okalających cmentarz, a także renowacji słupów bramy wjazdowej. W 2009 roku został odsłonięty pomnik ku czci rabina Kaliszera, a także żydowskich mieszkańców naszego miasta. Naczelny rabin polski Michał Szudrich, który brał udział w tej uroczystości, powiedział o rabinie Kaliszera, że to on jako pierwszy powiedział to, co dla wszystkich było niemożliwe. Państwo Izrael. Miejmy nadzieję, że dusze rabina czuć cały czas w tym miejscu i w tym mieście.